W tym filmie chciałabym zapisać wszystkie liczby od 0 do 100. Ale chciałabym to zrobić w ciekawy sposób. Może odkryjesz jakieś interesujące rzeczy razem ze mną. W porządku, biorę się do pracy. Zaczynam od 0. Piszę 0. Dalej mamy 1. Dalej 2. 3. Dalej 4. 5. Dzięki za pomoc. 6. 7, 8 i 9. Świetnie. Co mamy po 9? Po 9 mamy dziesiątkę. Ale zrobię, zamiast pisać tu dziesiątkę, zrobię coś sprytniejszego. Skopiuję sobie te cyfry i dopiszę dziesiątki. Dopiszemy, tu jest jedynka. Już zdradziłam, te cyfry, które dopisuję, są na miejscu dziesiątek. Tak mówimy w matematyce. Tutaj mamy cyfry dziesiątek. Są jedynki. Powstają mi po kolei liczby. Ok. 19. Co jest po 19? Po 19 dostaniemy 20. Ja sobie wkleję kolejny rządek. I tym razem dopiszę na miejscu dziesiątek. Dopiszę dwójki. Czyli teraz mamy 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jak szybko dojść do 100? Zrobię coś sprytnego, żeby się nie napracować. W porządku. Co powinno być po 29? Powinno być 30. 30. Tu mamy 10, 20, 30. To tutaj poniżej co powinno być? 40. Dzięki za podpowiedź. Dalej. 50. Tutaj 60. Świetnie. Idziemy dalej. 70. Tutaj 80. I tutaj 90. Super. Dzięki za podpowiedzi. I teraz zrobię znów coś sprytnego. Skopiuję sobie te cyfry dziesiątek i przekleję do kolejnych rzędów. Kopiuję, wkleję. I tym samym otrzymuję 31, 41, 51, 61, 71, 81 i 91 i tak dalej. W porządku. Zapisałam liczby od 0 do 99. Ale miało być do 100. Zatem zapiszę 100 w nowym rzędzie. Tutaj muszę napisać 0. I tutaj dopiszę 10. Zauważyłeś tu ciekawe rzeczy? Te cyfry, pierwsze od prawej, w każdym rzędzie są takie same. To są cyfry jedności. Tutaj cyfrą jedności jest 0. Tutaj 1. Tu 2. Tu 3. I tak dalej, i tak dalej. Te rzędy, drugie od prawej, to rzędy cyfry dziesiątek. Tu mamy w cyfrze dziesiątek jedynki. Tu mamy w cyfrze dziesiątek dwójki. Tu mamy trójki i tak dalej, i tak dalej. Po co nam nazwy tych miejsc, na którym stoją te cyfry? Dowiesz się w kolejnych filmach.